Dzień dobry, nazywam się Joanna Małe-Lepsza-Mitko, jestem psychologiem, doradcą MPU, jak również Ferkers-psychologiem w trakcie procesu certyfikacji. Dzisiejsze nagranie ma na celu przedstawienie Państwu aplikacji, która będzie pomagać naszym klientom, którzy przygotowują się do testu MPU i mają wykroczenia, czyny karalne związane z jazdą pod wpływem alkoholu, do tego, aby mogli pić w sposób ograniczony albo mogli łatwiej przestać pić alkohol. Ta aplikacja nazywa się, można ją ściągnąć na swój telefon, nazywa się Licznik Trzeźwości. Przestań pić alkohol, Easy Quit. W języku niemieckim alkohol frei. Trinken aufhören, autora Mario Herzberg. I tak, ta aplikacja Easy Quit pomoże Ci rzucić picie alkoholu lub poprzez taki moduł, który się nazywa powolne skończenie, czyli langsam beenden, pozwoli powoli rzucić picie poprzez funkcję, które będą motywować Cię do tego rzucenia. I tak, należy wejść w ustawienia, wprowadzić dane na temat rzucenia picia alkoholu, ustaw na przykład dzień i godzinę, w której rezygnujesz z picia, możesz zaznaczyć, ile piłeś alkoholu dotychczas, no i będzie określone, ile pieniędzy wydałeś na alkohol, na przykład w ciągu tygodnia. Ta aplikacja ma wysoki poziom prywatności, czyli nie musisz się logować, nikt nie gromadzi Twoich danych lub nie sprzedaje poufnych danych, takich jak e-mail, hasło czy kontakty. Twoje dane zapisywane są lokalnie w telefonie. Aplikacja jest w różnych językach. Jeżeli masz ustawienia w telefonie w języku polskim, no to bez problemu znajdziesz tą aplikację w języku polskim. Jest to wersja bezpłatna dla Ciebie, jednak zawiera reklamy. W języku niemieckim nie ma reklam, czyli jeżeli masz ustawienia telefonu w języku niemieckim, to nie masz reklam i jakby koszt tej aplikacji w wersji podstawowej jest bezpłatny. Jeżeli chcesz skorzystać z rozszerzonych funkcji aplikacji, no to płatność wersji Pro to 3 euro płatne jednorazowo. I teraz przedstawię Ci grafikę. Udostępnię grafikę, aby Ci pokazać, jak ta aplikacja wygląda. Tak jak widzisz, jeżeli w ustawieniach, tutaj na dole będzie taka ikonka ustawienia, piszesz sobie datę, od kiedy przestajesz pić alkohol, od kiedy będziesz żyć w abstynencji, to tutaj na górze będą się wyświetlały lata, miesiące, dni i godziny, ile jesteś właśnie bez tego alkoholu. I tak. Jest tutaj grafika, jak widzisz, zaoszczędzone pieniądze. No i możesz obserwować, jak rośnie Twój budżet dzięki temu, że nie pijesz. I możesz tam w tej zakładce ustawić osobisty prezent, czyli co sobie kupisz. Możesz ten prezent, możesz sobie ściągnąć grafikę, jak ten prezent będzie wyglądał. Możesz nazwać swój prezent i go wycenić, ile będzie kosztował. Kolejna zakładka to walka z pragnieniem, z pragnieniami. I tutaj polega to na tym, że możesz zagrać w grę, która nazywa się pamięć, po angielsku memory, aby oderwać się od pragnienia picia alkoholu. A kolejna tutaj zakładka, która się nazywa całkowite zdrowie. To jest taki minutnik,
aby obserwować poprawę wielu aspektów Twojego zdrowia w związku z tą decyzją o zaprzestaniu picia alkoholu. Ja bym teraz chciała, zrobię stop i pokażę Ci, jak wygląda od środka ta zakładka. O, właśnie tak. Ma takie obszary jak alkohol we krwi, czyli jak wpływa alkohol na regenerację komórek, jakie są objawy odstawienia, zdrowie fizyczne, jakie masz, jakość snu, neurony. Dalej, w tym całkowitym zdrowiu znajduje się także zdrowie skóry, szare komórki, funkcje poznawcze, higiena umysłu, jak również utrata masy ciała i zdrowie reprodukcyjne. Teraz wrócimy do tej wersji podstawowej i dalej będę omawiać. Czyli tutaj byliśmy w tym całkowitym zdrowiu. Jest również na przykład taka opcja jak pomocne wskazówki, tutaj na dole, ta żarówka, w takich obszarach jak zmniejszenie stresu, nastrój i gniew, typowe wyzwalacze, tak zwane ryzyka. Na temat ryzyk związanych z ponownym powrotem do picia alkoholu, też omawiamy to na przygotowaniu do badania. Również jest to ważny temat mojego 12-miesięcznego programu edukacyjno-terapeutycznego, wzmacniającego proces zmiany. I tutaj tutaj wejdę w tą zakładkę pomocne wskazówki i wejdziemy w te ryzyka. No i co? Tu są takie informacje, żeby w przeciągu 2 do 4 tygodni żeby alkoholowe drinki zastąpić bezalkoholowymi drinkami. Ponieważ twój mózg potrzebuje takiej jasności i siły. Czyli, że zrezygnuj w pierwszych 2 do 4 tygodni z różnych imprez albo z pójścia do klubów. Wtedy łatwiej ci będzie pozostać w tej abstynencji. No i twoi znajomi powinni to zrozumieć, że potrzebujesz ten czas dla siebie. Jeżeli to możliwe, weź na przykład 2 do 7 dni urlopu i tak dalej. Możesz sobie te wskazówki tutaj poczytać. Tutaj zrobię teraz stop i przejdę do drugiej części tego ekranu i dalej to wygląda tak. Jest coś takiego jeszcze jak wolny tryb. Wolny tryb to się nazywa, ten ślimak. I może być tak, że nie możesz od razu przestać pić alkoholu, ponieważ twój problem jest zbyt silny. Ale to nie jest problem, tak? Ponieważ możesz utworzyć indywidualny plan działania, który pomoże ci powoli zrezygnować z picia alkoholu. Dlatego to się nazywa tryb wolny. Następnie jest dziennik. Dziennik jest metodą terapeutyczną,
Możesz dodawać własne wpisy każdego dnia. Wpisywać swoje myśli, nastroje, jakie masz, na przykład wieczorem, każdego wieczoru, co dobrego cię dzisiaj spotkało. Ma to bardzo pozytywne działanie. Może to być dziennik, na przykład w formie takiej wdzięczności, gdzie codziennie sobie zapisujesz twoje myśli. Na temat dziennika terapeutycznego też tutaj nasi klienci przygotowujący się do badania mają osobno nagrany film. Czyli jak widzisz, ta aplikacja może być, bardzo fajnie się wpasowuje w program przygotowawczy do badania MPU. Na badaniu MPU możesz o takich metodach powiedzieć swojemu psychologowi, który będzie badanie przeprowadzać, że masz taką aplikację, która pomaga ci żyć w abstynencji albo pić w sposób kontrolowany i możesz o tych narzędziach opowiedzieć. Jest też coś takiego, tutaj ta strzała i tarcza, tak zwany asystent nawrotu. Zdarzyło ci się napić alkohol, wpisujesz, jak dużo napojów alkoholowych wypiłeś w trakcie nawrotu i pozwól sobie przy pomocy tej aplikacji zdecydować, jak będzie twój kolejny krok wyglądał po nawrocie. Jest jeszcze pragnienia i wyzwalacze, taka zakładka. Są to takie kategorie jak, uczucia, ludzie, miejsca, jedzenie, picia, aktywności. Jest po prostu lista wyzwalaczy w tej aplikacji. Na przykład impreza, szef, partner, złość, nuda, kolacja, grill, weekend, kłótnia, stres. Czyli to są sytuacje, uczucia, miejsca, które mogą spowodować to, przyczynić się do tego, że wrócisz do jakby do starych zachowań, czyli do picia alkoholu. I jeżeli się tak zdarzy, no to, albo jeśli miałeś takie pragnienie, to warto, żeby się dowiedzieć, co było tym wyzwalaczem. I jak po pierwsze też, jak silne było to pragnienie. I tu możesz sobie ustalić w skali od 1 do 10, jak silne było, w jakim dniu to było, o której godzinie, to wszystko ma znaczenie po to, żebyś w przyszłości uniknął takich sytuacji. Czyli jeżeli miałeś pragnienie napicia się alkoholu i była to na przykład kłótnia z szefem i zdałeś sobie sprawę, że chcesz odreagować, bo to była sytuacja stresująca, no to już wiesz, że tym wyzwalaczem był stres, był szef, a sytuacja w pracy, więc możesz to zaznaczyć i być może pomyśleć, jak w przyszłości mogę inaczej reagować, żeby być może inaczej przeprowadzić rozmowę z szefem dzięki temu, albo jak mogę radzić sobie z sytuacją stresową. O tym wszystkim będziesz mógł też porozmawiać podczas sesji indywidualnych z psychologiem. Jest też zakładka tutaj na dole, motywacje. I tu możesz sobie wpisać, co motywuje cię osobiście, czyli dlaczego chcesz przestać pić alkohol, czy ograniczyć picie alkoholu. I możesz pozwolić aplikacji codziennie lub 3 razy dziennie o tym przypominać, o tych swoich motywacjach. Czyli wpisujesz swoje motywacje, a aplikacja ci o tym przypomina. No i są te ustawienia, o których mówiłam wcześniej. Tutaj wprowadzasz dane na temat rzucenia picia alkoholu i ustawiasz dzień i godzinę, w której rezygnujesz z picia alkoholu. Ja zatrzymam w tym momencie.
Zobaczę jeszcze, co tutaj mam przygotowane. Jakie zdjęcia? No, myślę, że to będzie tyle, że jakby dzięki temu filmowi, tej krótkiej prezentacji zachęciłam Państwa do tego, aby sobie na swoim telefonie tą aplikację zainstalować. Ja mam ją też zainstalowaną i korzystam z dziennika terapeutycznego, który no, jest taką alternatywą do tradycyjnego dziennika na papierze. Dziękuję bardzo. Jeżeli są Państwo w sytuacji, gdzie utracili uprawnienia do prowadzenia pojazdów na terenie Niemiec, są przed badaniem MPU, warto tutaj skorzystać z pierwszej konsultacji bezpłatnej, więc proszę zadzwonić, umówić się na pierwszą bezpłatną konsultację i wtedy będziemy mogli dalej poczynić kolejne kroki na drodze do odzyskania prawa jazdy. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.